Uśmiechnij się. No nawet w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj się znaleźliśmy, COVID w klasztorze, Chrystus mimo wszystko zaprasza nas do uśmiechu, bo przecież On jest naszą nadzieją, On jest naszą drogą, On jest naszą prawdą. Dzisiaj w Ewangelii, we wspomnieniu świętego Karola Boromeusza, Chrystus zachęca nas do patrzenia długofalowo, do tego, żeby nie żyć tylko chwilą, ale żeby rzeczywiście to, co robimy, patrzeć w perspektywie ku przyszłości. Mówi wprost, kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Witajcie w nietypowym słowie, uśmiechnij się. Planowaliśmy, że w naszej wspólnocie klasztornej zakonnej odbędziemy nasze kolekcje zakonne, ale z powodu koronawirusa najpierw nasz kolekcjonista zachorował, a od wczoraj nasz klasztor jest objęty kwarantanną. Na razie funkcjonujemy we dwóch, ojciec Bernard i ja, jako ci, którzy mają wynik negatywny, czekamy na pozostałe wyniki. Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy umieli planować w perspektywie Jego obecności, żeby nawet w trudnych sytuacjach, w których znajdziemy się w trakcie naszego życia, patrzeć zawsze z perspektywą ku przyszłości, ku nadziei, że znowu się spotkamy. Nasz Kościół za moimi plecami jest pusty. Kiedy tak parę dni temu patrzyłem na ten Kościół i sobie obliczyłem chociażby ile miejsc w ławkach jest, to przez te kilka lat, jak jestem tu w Rybniku, można powiedzieć, że tyle osób odeszło z Kościoła do drugiego życia. Ale patrzymy z perspektywą, nadzieją ku przyszłości. Pan Bóg daje nam także tych, których przyłączamy do tego widzialnego Kościoła, którzy budują ten Kościół w sakramencie Chrztu Świętego. Więc, moi drodzy, życzę wam, uśmiechnijcie się. Nawet nasz dzień dzisiejszy, Bernarda i mój w klasztorze, wyglądał całkiem nie najgorzej. Gotowaliśmy obiad dla współbraci. Przepyszna zupa grzybowa. Tak wyglądał nasz dzień w klasztorze. Przygotowaliśmy im kolację, a jutro tradycyjnie w czwartek będzie coś, co zawsze jest w klasztorze, na śniadanie. Co? To jutro się dowiecie w nietypowym słowie w serii Uśmiechnij się. Do zobaczenia o 20:00, słuchajcie, na kanale facebookowym Franciszkanie Rybnik Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 20:30 na kanale Mateusz OFM, można wejść przez naszą stronę. Różaniec Święty, tu z naszego Kościoła. Łączymy się na cały świat. Uśmiechamy się. I uwaga! Dajcie kciuka, że wam się podoba ten film oraz subskrybujcie kanał Tytus FM. Do zobaczenia. Witamy was jutro ładnie na modlitwach.